Witajcie, kochani! Ja już tu się przygotowuję do naszego spotkania. Oczywiście na początku poczekam, aż e, chociaż kilku z Was tutaj do mnie dotrze. Jestem zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, mm, żeby tutaj ułatwić Wam dostęp do dzisiejszego spotkania. Zobaczymy, ile osób do nas dzisiaj dotrze. Witajcie, witajcie. Zapraszam Was na Facebooka, jeśli chcecie dzisiaj dowiedzieć się nieco więcej na temat metody Tellington T-Touch, a także zadać pytania. Także głównie tutaj będę stacjonować, a dodatkowo uruchomiłam dla Was Instagrama. Także, kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na Facebooka, jeśli chcecie zobaczyć filmiki, które też będę w trakcie tego spotkania, którymi będę się z Wami dzielić. Jeszcze poczekam, dopiero 20 wybiła. Mam nadzieję, że troszkę nas tutaj jeszcze dotrze. Nie wiem, jaka, jaka, jest przewidywalna dzisiaj e, liczba Was na tym spotkaniu. E, witajcie, w ogóle przywitajcie się w czacie. E, tutaj mówię do osób na Facebooku, ale również oczywiście na Instagramie. Przywitajcie się. Napiszcie, czy, e, skąd piszecie i czy coś już wiecie na temat metody Tellington Titatch, czy być może stosujecie ją w życiu ze swoim psiakiem. Albo innym zwierzakiem, bo tak jak jeśli znacie co nieco tę metodę, to wiecie, że jest ona stosowana również na innych gatunkach. Nawet tutaj idąc dalej, na gadach, na, na ptakach, na rybach jeszcze nie słyszałam, ale na pewno również na koniach, także na różnego rodzaju gatunkach zwierzaków. Napiszcie, napiszcie. Ja tutaj będę sprawdzać czat. I też zobaczymy, jak nam to dzisiaj wyjdzie. Ostatnio się widzieliśmy na live webinarze, na szkoleniu dotyczącym budowania relacji, takiej holistycznej relacji z psem. Dzisiaj będziemy iść troszkę głębiej w jeden z jego aspektów, czyli aspekt fizyczny. Fizyczno-emocjonalny tak naprawdę, ponieważ w ten sposób właśnie postrzegam metodę ten T-Touch. Ona działa właśnie na tych dwóch poziomach. Dobrze, witaj, e, witajcie opowieści Meryl Sierści, nie wiem kto się za, kryje za tą nazwą, ale witaj, e, cześć Klaudia, cieszę się, że jesteście, ponieważ już jest kilka minut po 20, myślę, że możemy zacząć, będzie zapis tej, tego live'a, także jeśli będziecie musieli w trakcie uciekać albo, a, albo, albo, y, no dopiero będziecie mogli obejrzeć całość później, no to spokojnie na, y, tutaj y, nagranie pozostanie. O, cześć Natalia, Natalia piszesz, że niestety nie posiadasz wiedzy na ten temat, Czasami próbowałaś z moją klaczą, ale niestety nic z tego nie wyszło, rozumiem. A tutaj, w zależności, właśnie czego, z jakich źródeł czerpaliście, trudno tej metody na pewno nauczyć się z książki, a najczęściej tak właśnie jest, że wiele osób znają z książki i właśnie z książki się uczy. Także, także tutaj, Klaudia, mam nadzieję, Natalia, mam nadzieję, że troszeczkę Ci w tym temacie również rozjaśnie. I jak najbardziej, jakbyś miał jakieś pytania, to pisz śmiało. Dobrze. Ja na początku tutaj wspomnę, może kim jestem dla tych z was, którzy za bardzo mnie nie znają. O, witaj Kasia. Kasia z Krystkiem już bardzo dobrze znają i wiem, że stosują. Także, także witaj Kasiu, fajnie, że jesteś. Tak, więc kim jestem, tak na początku, w kilku słowach? Więc nazywam się Zuzary Barczyk i tak naprawdę już od kilku lat, w tym momencie chyba od czterech lat, propaguję i pracuję z metodą tenington Titage, głównie z, nasi, z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi, ale gdy tylko najdzie jakaś mnie ochota i okazja, również z innymi gatunkami. Poza tym, no właśnie, jestem tutaj założycielką psiaków Zentu i teraz, to jest jeden projekt i drugiego projektu, czyli Hue Animal projekt, czyli platformy oferującej kursy i webinary dla psich opiekunów i opiekunów innych zwierzaków. To się tak wolno tutaj nam rozwija na inne również strefy. Dzisiaj skupię się głównie na metodzie Telington pomimo że w swojej pracy, współpracy bardziej ze zwierzakami i ludźmi stosuję już różnorakie metody uwzględniające zarówno ciało, emocje, jak i ducha, tak, tak sobie to nazwałam i tym, toro, tym torem idę, po to właśnie, żeby jak najbardziej holistycznie móc na, tej, móc na tej współpracy się tutaj skupić, ponieważ działając z perspektywy tylko jednej metody, możemy bardzo łatwo zafiksować się na jakiś jakiś Otwartych ścieżkach i nie pójść po prostu dalej, albo też nie być w stanie zauważyć innych, innych tutaj możliwości podejścia do danego zachowania czy danej relacji ze zwierzakiem, która nas łączy. Dobrze, więc na początku, czym w ogóle jest metoda Tellington-Teetage? będziecie zainteresowani, będę y, oczywiście bardzo, e, bardzo chętnie wyśle Wam dodatkowe filmiki, które posiadam na swoim kanale na, na YouTubie, pod taką samą nazwą, jak ten profil, czyli psiaki w i teraz, ale tak w kilku słowach e, chcę Wam dzisiaj opisać tę metodę w nieco inny sposób, niż zazwyczaj ją opisuję. Więc to, czym metoda na mm, T-Touch jest i w jaki sposób działa, e, na, te, na to pytanie mogłabym odpowiedzieć, że jest to przede wszystkim metoda, która skupia się na tym, żeby przywrócić psa do jego ciała, do odczuć, które z tego ciała płyną i do takiego połączenia się ze sobą na nowo. Coraz więcej o połączeniu z ciałem mówi się w ludzkiej psychoterapii i całe szczęście, coraz więcej również mówi się o tym w, w pracy z, ze zwierzętami, ponieważ działa to na takiej samej zasadzie i jest równie ważnym aspektem, co w, praca z ciałem jest równie ważnym aspektem, co praca z ciałem w, właśnie w, w, w terapii ludzi. Wiele psów bowiem, które doświadczyły traumy, a nie oszukujmy się, prawdopodobnie no większość, większość z psów, które z nami żyją, tej traumy większej czy mniejszej doświadczyły, oddzieliły się od swojego ciała, ponieważ w momencie doświadczenia traumy ciało tak naprawdę przyjęło na siebie cały, cały, cały ten ból i cierpienie, od którego. No, wiadomo, że zwierzę chciało uciec, prawda? Tak jak, tak jak w przypadku nas, jeśli my traumy doświadczyliśmy, prawdopodobnie od tego ciała również się od, y, odłączyliśmy i może być to dla nas trudne, żeby na nowo się z nim połączyć, ponieważ w tym ciele wszystkie te zapisy tych trudnych i takich nieprzyjemnych zdarzeń się znajdują. E, dopiero jednak, to jest takie ciekawe, dopiero jednak połączenie na nowo, z, na nowo się z tym ciałem fizycznym może pomóc psu w pełni poczuć się sobą, w pełni. Się zrównoważyć i w pełni poczuć się bezpiecznie, ponieważ pamiętajcie, ciało możemy potraktować jako taką, e, taką, bazę, kto, taką bazę ochronną, z którą idziemy przez życie. I jest to też nasz, no jest, jest to nasz taki e, pojazd, którym poruszamy się w różnych sytuacjach, w różnych e, aspektach, bez którego tak naprawdę nie bylibyśmy w pełni w stanie doświadczać tego naszego życia tu i teraz. Ehm, i teraz y, ciało może być również taką tarczą y, i oczywiście, jeśli na nowo się z nim połączymy, również bezpieczną bazą. Y, co ciekawe, za pomocą odpowiedniego dotyku będziemy wpływać na zmianę tego, na pozytywną zmianę tego, jak nasz pies się y, czuje w swoim ciele, ale również jak postrzega nas, a także jak postrzega otoczenie wokół niego, uwzględniając w tym bodźce, które jego układ nerwowy. Odbiera jako, albo dotychczas odbierał jako niebezpieczne i takie, którym nie można ufać. Więc pamiętajcie, w odpowiednim dotyku, i to nawet nie zawsze chodzi o wykonywanie jakichś konkretnych technik, oczywiście one są pomocne, ale nie zawsze jest to takie najważniejsze. W każdym razie chodzi o ten intencjonalny, świadomy dotyk. Za pomocą właśnie takiego dotyku możemy przysłowiowo Mówiąc, rozpuścić te trudne i takie nieprzyjemne zapisy, nieprzyjemne doświadczenia związane z, z przeszłością i być w stanie zbudować nowe ścieżki, dzięki którym nasze zwierzę będzie w stanie na nowo zaufać zarówno sobie, jak i nam, światu, po prostu w takim bezpieczniejszym doświadczaniu go. I teraz. Zrobiłam próbę i bardzo trudno będzie to niestety na nowo wam pokazać, ponieważ ten schemat jakoś tak się będzie wtedy rozlewał. Ale napiszcie w czacie, ilu z was było na niedzielnym szkoleniu. Możecie tutaj, w kilku słowach tylko napisać, czy po prostu tak, czy nie, <grym> czy byliście, ponieważ na tym szkoleniu mówiliśmy o budowie autonomicznego układu nerwowego, który jest tak naprawdę taką esencją, jeśli chodzi o zrozumienie między innymi działania metody Tarrington t -Touch. Jeśli nie, ja i tak Wam go pokrótce opiszę, ale w tutaj w czacie możecie się podzielić. O, super Pamela, witaj Pamela, Pamela pisze, że, że była, więc bardzo, bardzo się cieszę. Daria, nie byłaś? O, super, a Ola była, Natalia też była, fajnie. Czyli mamy dosyć sporo osób, które na, na szkoleniu były, także Wy już wiecie, o czym mówię, aczkolwiek dla wszystkich z Was, którzy nie byli na tym szkoleniu, chcę tak pokrótce jeszcze tutaj przejść przez takie podstawowe, podstawowe zasady jego funkcjonowania, więc to dokładnie tak samo działa w naszym przypadku, ale już skupię się po prostu tutaj na psach, więc nasz autonomiczny układ układ nerwowy skupia, możemy przedstawić za pomocą takiej drabinki, Dobra, no nie wiem pokazuję dłonią, ale chodzi o taką drabinkę. Która składa się z trzech poziomów, przez które tak naprawdę przechodzimy, zarówno do góry, jak i w dół. Tak, to co możemy sobie tutaj zwizualizować. I to jest całkowicie normalne, żeby właśnie po tej drabinie się poruszać. Nie o to chodzi, żeby dążyć do tego, tylko, tylko do tego, żeby znajdować się na, na górze tej drabiny, którą zaraz opiszę, tylko żeby Umieć doświadczać tych niższych poziomów, jednocześnie będąc w stanie powrócić na jej szczyt. Dobrze, i teraz kurczę taka szkoda, że nie uda mi się chyba tego, tego wam pokazać. To też mi tutaj wyszło, znaczy coś się rozłączyło. Dobrze, w każdym razie. Na samym, na samym początku chcę Wam powiedzieć o czymś takim, co nazywa się neurocepcją. To jest bardzo ważny, bardzo ważny aspekt tych elementów, tych, tych poszczególnych szczebli tej drabiny, którą chcę tutaj omówić. Neurocepcja jest to taki monitoring, nasz wewnętrzny monitoring, również monitoring naszych psów. Taki, I taki głos, który nie posługuje się słowami, a który posługuje się odczuciami płynącymi z ciała. I teraz dzięki temu monitoringowi, e, czyli naszemu właśnie autonomicznemu układowi nerwowemu, jesteśmy w, stanie, e, jesteśmy w stanie odbierać i interpretować bodźce, które płyną zarówno z naszego wnętrza, jak i z otoczenia, i rozpoznawać, czy. Te bodźce są dla nas bezpieczne, czy są dla nas, dla nas zagrożeniem? To co ciekawe, odbywa się to poza naszą świadomą, w ogóle poza naszą świadomością, poza, poza naszą percepcją i tak naprawdę tego po prostu nie kontrolujemy, więc to dzieje się poza naszą świadomością i świadomością psów. I teraz aż 80% tych informacji płynie właśnie z ciała do mózgu, który to z kolei przetwarza te informacje, nadaje im sens, nadaje im jakiś tytuł, tytuł tym informacjom i znowu z powrotem odsyła do ciała. Więc dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby to ciało brać pod uwagę i żeby z nim pracować, po to właśnie, żeby zmieniać między innymi to, jakie zapisy są zgromadzone również tutaj w mózgu. I teraz. Gdy mamy już pojęcie tej neurocepcji, tak, tego, tego monitoringu, który jest, jest tutaj wyczulony na to, co dzieje się dookoła, wyszczególniamy trzy stopnie właśnie tego, tego naszego wewnętrznego monitoringu. Wyróżniamy stan błędny, brzuszny. Stan błędy brzuszny możemy innymi, czyli góra, góra tej drabinki, tak? No nie, nie mam tej schematu niestety, więc będę w stanie Wam tylko tak to pokazać. Stan błędy brzuszny odpowiada poczuciu bezpieczeństwa, poczuciu takiego, takiemu stanowi, w którym czujemy zaufanie, w którym jesteśmy w ogóle w stanie zaufać i jesteśmy w stanie nawiązać społeczną relację, znaczy w ogóle interakcję z inną istotą. W tym przypadku w przypadku naszego psa, pies jest w stanie nawiązać te relacje z innym psem lub z nami, prawda? To jest stan, w którym właśnie czujemy taką błogość, spokój, w którym po prostu czujemy takie odpuszczenie. Nieco niżej, tak, na tej środkowej, środkowym szczeblu tej drabiny, znajduje się właśnie ten, ten układ współczulny, który jest odpowiedzialny za. Atak, atak, ucieczkę lub ogólnie rzecz biorąc taką mobilizację, w tym stanie zarówno my, jak i psy, odczuwamy mobilizację energii, potrzebną do tego, żeby poradzić sobie z danym zagrożeniem. W tym momencie już zjeżdżamy, zjeżdżając w dół tej, tej drabiny, automatycznie już wchodzimy w takie stany, w których nasz układ nerwowy chce nas ochronić przez jakimś zagrożeniem. Ponieważ to, co on jako monitoring sobie przetworzył, odebrał jako coś zagrażające naszemu życiu. Dlatego podjął, dlatego jakby przełączył nas na działanie, które za pomocą właśnie tych reakcji będzie w stanie nas, krótko mówiąc, uratować. I teraz, jeśli to, jeśli ten stan, jeśli w tym stanie, m, można powiedzieć, nie uzyska tych upragnionych rezultatów, wówczas zjedziemy my lub nasze psy w dół, na sam, na sam dół tej drabiny, wpadając w stan, m, w stan błędny, również błędny, ale grzbietowy. I w tym momencie, będąc w tym stanie, zarówno pies, jak i my, będziemy mieli takie poczucie, zamknięcia się, zapadnięcia takiej chęci schowania się przed światem i jest to takie poczucie, że nikt mnie nie rozumie, nic, świat jest świat jest właśnie niebezpieczny, świat, światu nie można ufać i w tym stanie Zarówno w sumie w stanie tym środkowym, jak i tym, tym dolnym, jest po prostu trudno czegokolwiek się nauczyć, trudno nawiązać jakąkolwiek relację, tym bardziej opartą na takim zaangażowaniu i na tutaj wymianie. Więc naszym naszym zadaniem jako jako psich opiekunów jest nauczenie się zauważania, rozpoznawania, w którym z tych stanów nasz pies może się znajdować i takie wsparcie go w tym, żeby żeby, żeby stopniowo zaczął wspinać się ku górze tej drabiny, znowu znajdując się w stanie bezpiecz poczucia bezpieczeństwa i takiego społecznego zaangażowania. I wracając do titacz, bo trochę się tutaj rozgadałam, titacz jest jednym oczywiście z wielu, wielu sposobów na to, żeby pomóc psów w powrocie do bezpiecznej bazy. E, więc e, naszym celem e, po, e, no właśnie, po, najpierw oczywiście musimy rozpoznać ten stan, więc jeśli już rozpoznamy ten stan, stosując titacz, między innymi dotyk, ale również e, możemy wykorzystać inną technikę, która skupia się bardziej na takich ćwiczeniach w ruchu, możemy wesprzeć, e, możemy pomóc psu zaznać właśnie tego stanu błędnego brzusznego, czyli tego na, znajdującego się, go, znajdującego się na, na szczycie tej drabiny. I na początku oczywiście z naszą pomocą pomagać mu w powrocie do tego stanu, a im częściej będziemy mu pomagać w tym, tym częściej będzie w stanie samodzielnie później regulować się do tego, żeby do tej bezpiecznej bazy wracać. Więc można powiedzieć, że naszą dłonią, już tak może bardziej metaforycznie, tutaj mówiąc, odchodząc już od tych takich bardziej naukowych terminów, jakby pokazujemy psu taką możliwość, pokazujemy mu, że to jest w ogóle możliwe, i im częściej pies zazna tego tego stanu, który jest no, bardzo odmienny od tych dwóch pozostałych, tym szybciej będzie w stanie samodzielnie z czasem do niego po prostu powracać po wpadnięciu w jeden z, w jeden z nich, bo to jest całkowicie normalne, że nasz pies będzie miał momenty, gdy będzie wpadał w ten, w ten stan współczulny, w ten stan błędny, grzbietowy, ale chodzi o to, żeby pokazać mu, że nie ma potrzeby, żeby przybywać w tych Stanach zbyt długo, i że jak najbardziej możliwe jest, żeby wrócić do tego stanu, takiego tego zaangażowania społecznego i tego poczucia większego po prostu bezpieczeństwa. Dobrze, mam nadzieję, że to jest jasne. Możecie też napisać w czacie, bo na razie tutaj nie widzę Waszych, waszych odpowiedzi. Dajcie znać, czy to jest jasne. Osoby, które były na, na szkoleniu niedzielnym, prawdopodobnie wiedzą, o czym mówię, bo tam dosyć szczegółowo się na tym skupiałam, ale tutaj chciałam jeszcze wprowadzić Was w ten koncept, jeśli na szkoleniu nie byliście. I teraz, co jest bardzo istotne, a co jest bardzo często przeoczane w, w kontekście TITACH i w kontekście również. I w kontekście również spojrzenia na, na, na metodę tennington przez pryzmat właśnie autonomicznego układu nerwowego. Ważne jest, ważne jest pamiętanie o zjawisku zwanym koregulacją. Jest to taka, jest to taka teoria mówiąca o tym, że my, jako ssaki, posiadamy potrzebę. Głównie saki, posiadamy potrzebę wzajemnej regulacji swoich stanów autonomicznych. I właśnie dzięki, e, dzięki temu możemy poczuć e, na tyle duże bezpieczeństwo, by otworzyć się na drugą osobę, czy na drugiego psa i stworzyć z nią e, czy z nim relację opartą właśnie na, e, na zaufaniu. I teraz w kontekście relacji z psem działa to identycznie, i dzięki temu właśnie zjawisku mamy podkładkę do tego, by pracować. Nad własnymi reakcjami, nad własną umową ciała, i osiągnięciem, i nauczeniem się rozpoznawania w ogóle naszych własnych stanów autonomicznych i tego, w jaki sposób możemy osiągnąć, samodzielnie osiągnąć stan błędny brzuszny, po to właśnie, by. Niejako wysyłać autonomicznego, autonomicznemu układowi nerwowemu naszego psa sygnały świadczące o tym, że jest on bezpieczny i że wszystko jest w porządku i niejako poprzez naszą własną regulację pomagać, pokazywać psu, że jest możliwe to, żeby on również tej regulacji, regulacji, regulacji dążącej do regulacji e, znalezienia się na nowo w stanie błędnym brzusznym, że jest to w ogóle możliwe. Ehm, i to, co jest również bardzo istotne, to to, żeby pamiętać, to to, że każdy z nas, zarówno my, jak i nasz, nasze psy, potrzebujemy w pierwszej kolejności doświadczenia, doświadczenia wielorakiego takiej okazji do tej koregulacji, czyli koregulacji, pamiętajmy? Koregulacja, czyli regulacja, w, regulacja z drugą osobą, czy po prostu z drugą istotą, tak? Czyli wspólne, socjalne regulowanie się, po to właśnie, by dzięki temu być potem w stanie dokonywać samoregulacji. Bardzo dużo już mówi się o samoregulacji. To jest fantastyczne i ja sama jestem zachwycona tym konceptem. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że samoregulacja nie będzie, nie będzie nawet, można powiedzieć, możliwa, dopóki nie doświadczymy, nie będziemy doświadczać koregulacji. Można powiedzieć, że jedno bez drugiego nie może, po prostu nie możemy tego oddzielać. I bez wystarczającej liczby okazji do doświadczania koregulacji, będzie się wówczas włączać w nas jeden z naszych tych stanów, Nastawionych na przetrwanie i pokonanie zagrożenia, o których wspomniałam wcześniej, a to z kolei, z kolei będzie prowadzić do tego, że będziemy czuli się odłączeni i samotni, i że nie będziemy po prostu w stanie tego, tego stanu. Samoregulacji tutaj dokonać. Cieszę się, że to było dotychczas jasne. Mam nadzieję, że teraz po tej drugiej części jest również to jasne, bo kurczę, w sumie ten wstęp jest dłuższy niż planowałam, aczkolwiek powiem Wam, że ten koncept jest bardzo istotny w, w kontekście metody Tenington T-touch, bo ja zauważam, że bardzo często osoby mówią, że te techniki nie działają, że one nie przynoszą żadnych rezultatów, a w momencie, gdy analizujemy sobie i patrzymy, na to, co tak naprawdę, czy ta osoba w ogóle zaczęła od tego, żeby przede wszystkim na w pierwszej kolejności skupić się na, na sobie samej, czy na sobie samym i nauczyć się, w jaki sposób osiągnąć ten stan błędny brzuszny, to często okazuje się, że tak właśnie nie jest. Bardzo często osoby po prostu uczą się technik, tak jak wspomniałam na początku, dodatkowo tylko i wyłącznie korzystając z książki. I to prowadzi do tego, że skupiają się tylko i wyłącznie na technicznej stronie tej metody. Zapominając o części najważniejszej, której jest przede wszystkim rozpoznanie własnego stanu autonomicznego w pierwszej kolejności i dopiero wówczas poprzez siebie przekazanie psu tego poczucia bezpieczeństwa, które ostatecznie chcemy mu przekazać. Bo używanie titacz, jeśli mamy to jakoś podsumować jednym zdaniem, co jak widzicie jest dosyć trudne, to jest przekazanie psu intencji, jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczny, słuchajcie. To jest, to jest tak naprawdę chyba kwintesencja tego, co my robimy stosując metodę Tenington Touch. Oczywiście to jest też istotne, żeby, żeby nauczyć się swojego psa, bo też techniki technikami, ale nie każdy pies będzie otwarty na każde techniki, dlatego też te techniki dzielą się na różne, na różne podkategorie, o których tak pokrótce teraz Wam chcę tutaj wspomnieć. Więc tak, pierwsza, najbardziej chyba znana, opiera się na, na pracy na ciele. Po prostu na tak zwanym bodywork. I dzięki tym, dzięki tej pracy na ciele uczymy się faktycznie technik, które, dzięki którym ostatecznie można powiedzieć w pierwszej kolejności, uczymy się wyciszać siebie, uczymy się używać w taki świadomy sposób własnej dłoni i, i w momencie, gdy już jesteśmy tego świadomi, świadomi tego jak ta dłoń tutaj funkcjonuje i jak, popie, jak nasz pies lubi być dotykany, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, wówczas możemy doprowadzić do tego, że pies faktycznie coraz bardziej będzie potrafił... Odpuszczać. Coraz bardziej będzie widzieć, widzieć rozluźnienie napięć w, w ciele naszego psa, a to będzie się przekładać, zawsze będzie się przekładać na to, że w zupełnie inny sposób zacznie postrzegać po prostu swój świat. Więc Swój świat, no tak, każdy ma swój świat, prawda? Więc nasze psy również. Także techniki pracy na ciele związanej, związane z użyciem dłoni, użyciem dotyku, są bardzo istotne i jak najbardziej to jest taki kluczowy element, z którego korzystamy. Drugim elementem są tak zwane owiki. Napiszcie w czacie, czy słyszeliście o owikach. Jest to dosyć znany element. I raczej większość, większość z Was, większość z nas już, już wszędzie tam je widzi w szczególności, używane przed nocą sylwestrową najczęściej ludzie wtedy, wtedy z nich z nich korzystają, i są to takie elastyczne bandaże, które służą do tego, żeby również przywrócić psa do ciała, pomóc mu w uzyskaniu większej świadomości swojego ciała. O, widzę, że kilka osób napisało, że nie, dobrze, za chwilkę Wam pokażę też przykład na filmiku, Postaram się go stworzyć. Zobaczycie, na czym to mniej więcej polega. I za pomocą takich, takich owiek zauważam, że psy, czy też inne zwierzęta, bo też jeśli mamy tutaj koniary, to uwierzcie mi, na koniach w sumie od koni to się zaczęło i na koniach to się stosuje. Więc dzięki takim owiekom psy nie tylko. Nie tylko Uzyskują świadomość tego, gdzie, gdzie ich ciało się zaczyna, a gdzie kończy. Dzięki temu również, również właśnie no, pogłębiając poczucie swojego ciała i czując się dzięki temu bezpieczniej w tym ciele, bo mają poczucie, że. Okej, okay, mam swoje ciało, mam swój, mam swój pojazd, który chroni mnie przed światem, dam radę. To dodatkowo również zachęca, zachęca ciało, zachęca układ nerwowy, znowu tutaj będziemy nawiązywać do układu nerwowego, do odpuszczenia. Bo e, tak naprawdę widzę, że psy w momencie takiego opat opatulenia, w momencie doświadczenia tego opatulenia, bardzo często odpuszczają. Często psy, które są tak ponapinane, w szczególności w takiej bardzo stresującej dla nich sytuacji, w momencie, gdy, są, gdy doznają tego opatulenia za pomocą, z pomocą bandaża, ale również kołderki obciążeniowej, jak najbardziej działa ona na takiej samej zasadzie, nagle czujemy, że to napięcie mięśniowe tak odpuszcza i pies się jakby rozlewa w swoim ciele. Więc, więc jak najbardziej, więc jak najbardziej tutaj, tutaj te, te owiki w ten sposób mogą zadziałać. Oczywiście, o ile dla psa to nie będzie zbyt inwazyjne, bo pamiętajmy, że jeśli nasz pies doświadczył głębokiej traumy, to prawdopodobnie owijka będzie dla niego bardzo trudna do zaakceptowania, także proszę, nie zmuszajcie swoich psów do noszenia owijek, jeśli ewidentnie pokazuje, wasz pies wam pokazuje, że nie jest to dla niego komfortowe i nie czuje, i po prostu chce z siebie to zdjąć, niektóre psy reagują na owijkę jak na oparzenie, jak najbardziej wtedy psa do tego nie przymuszamy, tylko traktujemy to jako informację o tym, że Potrzebuje on zupełnie innego podejścia w pierwszej kolejności, zanim w ogóle do owijek dotrzemy. Bardzo wiele osób robi ten błąd, że psy przymusza do tego, żeby owikę nosić, no bo przeczytali gdzieś, bo, bo przeczytały, że pomagają one psów w wyciszeniu się. Pamiętajmy, że tak naprawdę wszystko musimy, no, wszystko musimy przefiltrować przez swojego psa, a nie tylko. Skupiać się na tym, co było, co, co było polecone czy napisane w internecie. Każdy pies jest inny, um, każdy układ nerwowy, układ nerwowy każdego psa zawiera w sobie inne zapisy i inaczej będzie odbierał, czy, da, czy to dany dźwięk, czy to dane, um, nie wiem, narzędzie, czy, 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 czy jakieś akcesoria. I nie każdy będzie, nie, nie, nie na każdy element będzie reagował jako o, jako coś bezpiecznego i jako coś, na co jest w stanie się otworzyć. I teraz pokażę Wam filmik, ja tylko muszę go tutaj. To jest jeden z przykładów tych, owie, jest kilka, nie, nie, że jakoś to bardzo dużo. Później do Waszych pytań wrócę, także na spokojnie, bez obaw ja je tutaj widzę. Dobrze, tylko teraz muszę sobie tutaj zobaczyć, jak, jak to się, słuchajcie, otwiera. Dobrze. Dajcie mi znać, czy widzicie ekran. Ja widzę, że widzicie, ale dajcie znać, czy, czy jest to widoczne. Bra, ja sobie tylko najpierw poczytam, poczekam na Wasze odpowiedzi. Jeśli ktoś ogląda na Instagramie, to zapraszam Was na Facebooka. Tutaj ten filmik będzie widoczny. Um, dajcie tylko znać, chociaż jedna osoba. Dobra Marta, dzięki. Marta napisała, że jest, także jedziemy. To jest króciuteńki filmik z mojego kursu tutaj na platformie. Jeśli już są jakieś osoby, które są w programie transformacji, no to, to do tego filmiku na pewno uzyskacie dostęp 1 maja. To jest, to jest przykład, przykład Peruna. Peruna, który bardzo dobrze, i to już na pierwszej sesji zareagował na owikę, na owikę na kufie. Ta owika może nie powinnam Wam pokazywać jej jako pierwszej, bo też nie polecam, żeby od niej zaczynać. Niektóre psy bardzo dobrze zareagują i tego właśnie potrzebują, ale uprzedzam, większość raczej nie będzie dobrze reagować na tego typu owikę. W każdym razie, Perun zareagował tak jak, tak jak tutaj na załączonym obrazku. Zobaczymy, czy trochę może przerywać, no ale tutaj chodzi o to, żebyście po prostu zobaczyli, jak oddycha, jak Perun zaczynał, zaczął oddychać, co się zaczęło dziać z jego oczami. Prawda? Wolniejsze mrużenie, głębszy oddech. Też nie widzieliście co, co było wcześniej. Perun biegał po pokoju, um, biegał po pokoju, wyglądał przez okna, był bardzo pobudzony, tak w skrócie mogę wam opisać. Tutaj natomiast widzicie, że faktycznie e, ta reakcja dzięki, dzięki właśnie owice bardzo, bardzo się zmieniła i zaczął pomału odpływać, po prostu odpływać. I niektóre e, i w ten właśnie sposób wiele, znaczy Wiele, niewiele, to wszystko zależy, ale niektóre psy na pewno będą reagować na owiki, ponieważ one jakby dadzą im taką informację, żeby wrócić do ciała, bo w ciele znajdą to ukojenie, znajdą ten stan tu i teraz, dzięki któremu mogą wrócić na cztery łapy i wrócić do takiego uziemienia, do poczucia właśnie tego bezpieczeństwa, pod warunkiem oczywiście, że pies nie doznał głębszej traumy, która z kolei będzie prowadzić do tego, że ta owika będzie dla niego jeszcze straszniejsza. Więc tutaj zawsze. Proszę mieć to na uwadze. Czyli to jest drugi element, który stosujemy, i teraz trzeci element, to jest tak zwana. A, tutaj już widzicie, więc od razu Wam mogę pokazać to jest tak zwana praca na elementach. Jak najbardziej często połączona z owijką, bardzo często jest ona pomocna. Jeśli już pies dobrze reaguje na owijkę na ciele, która tę świadomość ciała poprawia, to dodatkowo możemy ją stosować właśnie w takiej pracy na elementach, która jest albo takim placem budowania pewności siebie, albo po prostu taką ścieżką złożoną z można powiedzieć, przypadkowych czasami elementów, które znajdziemy w naszym, w naszym domu. W tym przypadku to jest jeden z, jeden z przykładów sesji indywidualnych, podczas których obserwując psiaka, stwierdziłam, że warto, żebyśmy spróbowały pracy, znaczy pracy takiego krótkiego ćwiczenia, dzięki któremu psiak, który był dosyć pobudzony i, i też no, na, my, na, na moją osobę reagował dosyć tak w taki no po prostu pobudliwy sposób dzięki temu dzięki temu, po, dzięki temu właśnie był w stanie się bardziej wyciszyć powrócić do ciała ale właśnie w połączeniu nie, w połączeniu owiki z ruchem bo w przypadku niektórych psów, które są takie bardzo poza ciałem, nazwijmy to, czyli ich uwaga jest wszędzie, tylko nie tu i teraz, to bardzo często ten ruch jest fantastycznym, fantastycznym takim um, pomocnikiem do tego, żeby do, do tego stanu tu i teraz, do tego stanu ugruntowania w swoim ciele, stopniowo wracać. To jest takie bardzo, bardzo istotne, żeby, żeby również o tym pamiętać. Że jeśli pies jest bardzo pobudliwy, nie chcemy od razu, nie wiem, na komendę, znaczy na komendę w ogóle nie chcemy tego tak robić, ale dajmy, daj, dajmy taki przykład, na komendę po powiedzieć, psu, żeby się położył i zacząć go na przykład wolno i delikatnie przegłaskiwać. To tak naprawdę może być bardzo wymuszające i może doprowadzić do tego, że pies będzie się jeszcze bardziej frustrował, zamiast po prostu się wyciszał. Więc ruch może być takim bardzo fajnym, po prostu pomostem do tego, żeby pies poczuł się lepiej. I tutaj dodatkowo jeszcze stosujemy podwójną smycz, ponieważ ona fantastycznie pomaga psów, w takim, pomaga psu w, znaczy w zakomunikowaniu tego zatrzymania się, ale zatrzymania się w równowadze, która, które nie prowadzi do dodatkowej frustracji i w tym momencie zachęcamy psiaka do tego, żeby doświadczył stania w każdym, jakby po, stanięcia, nie wiem, stania na każdej z tych powierzchni przez kilka chociażby sekund i żeby po prostu w ten sposób, stopniowo spowalniał stopniowo właśnie wraca do ciała. Ponieważ za każdym razem, gdy pies stanie na innej powierzchni, zachęca, zachęca go to do tego, znaczy go układ nerwowy do, do, do tego, żeby przetwarzać każdy z tych bodźców. I dzięki temu pies również może się. Em, bo może się właśnie wy pięknie wyciszyć. I tutaj to, co jest ciekawe, w tym momencie e, on nie jest e, za, nie wiem, zmuszony do tego, żeby na tej desce chyba to jest deska, stać. Tutaj e, sm smycz jest luźna, ona nie jest e, tutaj w tym momencie napięta, a mimo wszystko stoi i faktycznie widać, że procesuje. E, tak, jakby Nie widać tego aż tak bardzo dobrze, przez moment to było widoczne, gdy e, było wido była, była wi był widoczny ruch oczu. Ten ruch oczu, wcześniej oczy były bardziej napięte, Powieki były bardziej napięte, natomiast po przejściu dosłownie tylko raz tej ścieżki, w tym momencie, o teraz, może zobaczycie, oczy naprawdę zaczęły się relaksować, wolniej mrużyć. Widzimy lepszą koncentrację, skupienie się na swoim ciele. To jest jakby taki powrót do wnętrza. Widzimy, że pies naprawdę koncentruje się na odczuciach z ciała, a nie na tym, co dzieje się dookoła. I w swoim czasie. Za chwilkę to nastąpi, to jeszcze nie wiem dokładnie, ale to za chwilkę nastąpi w swoim czasie po prostu zejdzie z tej powierzchni, tak jakby już był gotowy do tego, żeby po prostu pójść dalej. Więc więc o tutaj zaraz będzie otrzepanie się, fantastyczny, fantastyczny sposób na powrót do, do, do równowagi. I tak naprawdę na tej sesji wystarczyło kilka razy dosłownie, żeby przejść sobie taką ścieżkę. I później na przykład skupić się już stricte na takich elementach bardziej statycznych, tak jak na przykład owika, tym razem na głowie. Um, I na tym, żeby psiaka bardziej uh, tutaj wyciszyć. Znaczy jeszcze bardziej wyciszyć, ale właśnie w taki stopniowy sposób. I te owiki na głowie, mimo że one wyglądają dziwnie, i wiele osób z tego powodu, w tym ja słuchajcie, ja sama byłam bardzo sceptycznie do nich nastawiona, a ja jestem osobą, która jest mało sceptyczna ogólnie. Um, więc dzięki, dzięki tym, ym, widzę, że, że te owiki na głowie dla wielu psów fantastycznie się sprawdzają i pięknie. Pomagają psom właśnie w, właśnie w takiej reakcji, w takim odpuszczeniu, jaki widzicie teraz. Bardzo często dzięki tym owikom psy zupełnie inaczej zaczęły patrzeć też na mnie, jako na obcą osobę, która na początku wzbudzała w nich dużo emocji. Przemlaskiwanie piękna, oznaka tego, że pies się również relaksuje. Ruch, ruch uszka, czyli delikatne rozluźnienie, które również w uchu nastąpiło. Również genialny znak tego i taki sygnał świadczący o tym, że. Pies właśnie wchodzi w stan błędny, brzuszny. To są wszystkie te oznaki, które teraz wam, te sygnały, które wam tutaj wymieniam, świadczą o tym, że psiak właśnie wraca do stanu, do stanu, w którym chcemy, żeby przebywał jak najwięcej. Przed, przed, przed chwilą był również widoczny, było widoczny głębsze westchnienie, również fantastycznie, fantastycznie świadczy to o tym, że pies doznaje właśnie tego stanu bezpieczeństwa, w którym jest również w stanie usłyszeć nas i jest w stanie nawiązać z nami relacje, prawda? Więc pamiętajmy, no trudno będzie nam nawiązać relacje z naszym psem albo czegokolwiek go nauczyć, jeśli będzie przebywał większość swojego czasu w stanie zagrożenia. Czy w tych pozostałych, na pozostałych szczebelkach, które opisałam Wam wcześniej. No i oczywiście, w tym filmiku jest normalnie mój, mój komentarz jeszcze podłożony, więc dlatego to tyle trwa i trwa. Ale co tutaj widać, jak, jak jeszcze zmienia się dodatkowo pozycja ciała. I ostatecznie to, co jest ważne, to to, że, żeby pamiętać, to to, że ta owiejka nie działa tylko w momencie, gdy ona jest na psie. Po jej zdjęciu bardzo często już widzimy, że jakaś nowa ścieżeczka się tutaj wytworzyła w sposobie reagowania psa, w sposobu poczucia się psa i jego reakcja i jego zachowanie naprawdę zmieniają się. Oczywiście to są, to są nawyki, więc to nie jest tak, że raz założymy i kurczę, już dokonaliśmy całkie, całej transformacji psa, aczkolwiek im częściej pies chociaż będzie doświadczał takich króciutkich momentów tego, tego przełączenia się na ten stan błędny brzuszny, tym częściej, tak jak powiedziałam, będzie... Będzie on dla, nich, dla niego dostępny i e, tym, rzadziej, e, tym rzadziej będzie, no e, nieświadomie, ale nadal wybierał te reakcje, e, re, po prostu reakcję bardziej, bardziej taką e, reaktywną. Dobre, nie brzmi to dobrze, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, prawda? I to faktycznie moi klienci mi później e, relacjonują, że takie zmiany u swoich psów obserwują, u których titacz e, stosują. Czyli to co, to, co bardzo często słyszę, to to, że, ich, że bardzo często w przypadku psów tak zwanych reaktywnych, nie lubię tego określenia, bardziej lubię to odróżniać i mówić, że są psy, które wykazują zachowanie reaktywne, ale reaktywnymi psami nie są. Więc psy, które wykazują zachowanie reaktywne, jakby widać, że. Że, że jak, jak mi to opisać, bo ja tak często dosyć tak metaforycznie się tutaj wypowiadam, że w sytuacjach, w których wcześniej po prostu reagowały, reagowały, tak jak powiedziałam, czyli dosyć agresywnie, to ich reakcja zmieniła się na bardziej zrównoważoną, albo też nawet jeśli już pies zareagował, toż, czyli, czyli można powiedzieć, zjechał na tą środkową, na ten środko, środkowy szczebelek tej drabiny, Autonomicznego układu nerwowego, to bardzo szybko był w stanie na nowo wrócić do tego stanu błędnego brzusznego i zobaczyć, że a, okej, okay, tak mogę sobie pomóc w, w, w regulacji i w powrocie po jakiejś trudnej dla mnie sytuacji. Więc to jest bardzo interesujące, że, że właśnie tego typu narzędzia bardzo jakby po prostu wytaczają nowe ścieżki układu nerwowego psa i pokazują mu, że jest możliwe osiągnięcie innego stanu w sytuacji, która zazwyczaj była dla niego, w której jedyną strategią, którą znał, było to, żeby po prostu wyskoczyć, naszczekać, żeby być po prostu dosyć takim intensywnym w swojej akcji. Dla jakich psów, hmm, dla jakich, a dla jakich, w ogóle jeszcze jeszcze wracając do tych owijek na, na głowie, również za pomocą dotyku możemy to osiągnąć, bo nie każdy pies będzie się z owijką na głowie dobrze czuł, więc dzięki Dzięki stymulacji ogólnie określonych obszarów na, na głowie psa, możemy właśnie, również aktywować właśnie tę część yy, yy, nerwu błędnego, która właśnie, które właśnie służy temu wyciszeniu, temu powrotowi do stanu bezpieczeństwa. Także tutaj jak najbardziej, również tak naprawdę sami na sobie możemy różne techniki dotykowe stosować. Na, na, na twarzy po to, żeby przełączyć się na ten stan. Więc więc jak najbardziej. Również punkty akupresury um, znajdują, również warte, ważne punkty akupresury znajdują się na pyszczku, to znaczy na głowie psa, które również są stymulowane dzięki takiej owice. Dla jakich psów, jeśli pojawiłoby się takie pytanie, dla jakich psów T-touch w ogóle jest odpowiedni, powiedziałabym, że dla każdego. Tutaj nie ma takiej grupy psów, które wyrzucamy, które wyrzucamy, źle to brzmi, ale które po prostu odrzucamy i, i na których T-touch nie stosujemy. Więc jak najbardziej T-touch w szczególności będzie pomocny dla psów, które doświadczyły traumy, dla psów wycofanych, które po prostu przebywają w któryś z tych stanów, no, zagrożenia, nazwijmy to, stanów tych, tych autonomicznych, których, które opisałam. Jak najbardziej dla psów, które wykazują zachowania lękowe. Tak, jak to Agnieszka też wspomniałaś, tak, jak najbardziej. Reaktywne, tak, to są psy, które, które z Titacz mogą bardzo, bardzo skorzystać. Ehm, oczywiście w połączeniu z innymi elementami, prawda? Pamiętajcie, że to nie o to tylko, o to tylko chodzi, żeby stosować techniki dotykowe, a zapomnieć o tym, żeby, żeby, po, żeby zaspokajać potrzeby psa albo żeby uczyć się, jak odczytywać jego komunikaty. To jest tylko jeden z elementów, prawda? Tak, jak na szkoleniu niedzielnym mówiłam. Powinniśmy patrzeć jak najbardziej holistycznie się da, więc wiadomo, że stosując tylko jedną metodę, nie będziemy patrzeć holistycznie. Więc to jest tylko jeden element. Element jeden, tak naprawdę. Jeden wycineczek jednego z elementów, może tak, tak zwanej strefy fizycznej, również emocjonalnej, z programu transformacji, relacji z psem, który stosuje, który propaguje. Dobrze, czy każdy może nauczyć się tych technik? Zapisałam sobie po prostu kilka takich pytań, które często mi się pojawiają, ponieważ, ponieważ z którymi się często spotykam. Wiele osób ma takie poczucie, że nie dadzą sobie rady, że one potrzebują, żeby ktoś do nich przyszedł, żeby ktoś to, te techniki na psie zastosował i wtedy wtedy zadziałają najlepiej. Ja wam powiem coś innego, bardzo często przychodząc nawet już na taką sesję, ja psa nawet nie dotykam, bo nawet nie, nie chodzi mi o to, żebym to ja em, wprowadziła psa w jakiś właśnie, właśnie ten stan, upragniony stan bezpieczeństwa i yy, zaangażowania społecznego, tylko żeby pokazać wam, żebyście to ostatecznie wy wiedzieli, jak te techniki zastosować, żeby z pełną taką, pew, no, z pełną pewnością i z pewnym takim z pewnością, z pewnością siebie stosować je do tego, żeby psiaka wprowadzać w, no, na swój własny sposób. To jest bardzo istotne. Tutaj sama technika nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest intencja, z którą, podejdzie, pode, z którą podejdziecie do, do wykonywania tych technik i, do, i, i czytanie psa, czytanie jego komunikatów i rozpoznawanie, czy to już jest dla psa za dużo, czy jest na to gotowy, czy też możecie kontynuować. Więc. E, Generalnie każdy może nauczyć się tych technik, nawet uwzględniając w to dzieci. Także słuchajcie, jeśli dzieci są w stanie wykonać te techniki, to tym bardziej wy jako dorośli, dorosłe osoby. Nie są one trudne, naprawdę to są techniki bardzo banalne. O to właśnie chodzi, że ich prostota, wydaje mi się, że ich prostota sprawia, że wiele osób myśli, że a, jak to takie proste, to nie może zadziałać, prawda? I to jest jedno z naszych wielu przekonań, które posiadamy i które często blokują nas przed tym, żeby faktycznie pomóc naszym psom w dokonaniu prawdziwej transformacji czyli nasze własne przekonania, więc każdy może się nauczyć tych technik, i co ciekawsze, nie musząc nie musząc jechać nawet na warsztaty, można tego nauczyć się online, tutaj jestem już po, po, po ostatniej edycji programu transformacji, mając możliwość po prostu obejrzenia filmików uczestników, widzę, że dania im feedbacku, podpowiedzenia, co mogą ulepszyć, co mogą zmienić, widzę, że to może... I że, że bardzo, że jest to możliwe, żeby dokonać zmian, jakichś prostych zmian w użyciu swojej dłoni, czy stosowaniu tych yy, owijek i nawet w formie online można się, się, się tego nauczyć. Nie trzeba znać anatomii, nie trzeba być właśnie jakimś psim specjalistą, wystarczy naprawdę podjąć decyzję, że będziemy słuchać psa, będziemy dostosowywać się do tego, na co jest gotowy, a nie będziemy mu narzucać to, co my myślimy, że jest dla niego dobre. Więc tutaj zmiana tego podejścia z osoby, która jest, Właścicielem, który wie wszystko najlepiej i to pies ma słuchać, musimy zmienić tak naprawdę nasze podejście o 180 stopni, uwzględniając mądrość, którą posiada każde z naszych zwierząt. I w tym momencie, jakby zejść trochę z tego piedestału, tego opiekuna, który no wie najlepiej. I po prostu nauczyć się dostosowywać do tego, co komunikuje układ nerwowy naszego psa. To jest rozmowa z układem nerwowym. Jakby, jakby nie patrzeć po tym wstępie, który tutaj dla Was zrobiłam, tym bardziej mam nadzieję, że już to widzicie. Więc układ nerwowy psa wie najlepiej, na co jest on gotowy, żeby przyjąć, na co jest jeszcze za wcześnie. I jeśli po prostu Podłączymy się pod to, również włączymy tutaj naszą intuicję i otworzymy się na, na własne odczucia, które z ciała płyną, które mówią nam bardzo często, czy to, co robimy, jest już, przekracza już sferę takiego komfortu naszego psa, czy też jeszcze nie, to wtedy będziemy w stanie z powodzeniem te techniki stosować. I teraz tak, ja wrócę do, do Waszych pytań, bo też kilka komentarzy się po, yy, pojawiło po drodze, więc ja do nich wrócę i jak najbardziej teraz w tym momencie, bo oczywiście się trochę zagadałam, zachęcam Was, żeby zadawać swoje pytania, dobrze? Tu jeszcze jakieś takie jedno pytanie sobie zadawałam, gdzie można się ich nauczyć, tych technik, więc jeśli chodzi o możliwość nauczenia się ich po polsku, to tak naprawdę w tym momencie jedyną okazją są warsztaty praktyczne, które no odbywają się i nie odbywają to tak w zależności od sytuacji, które nadal są. I jak najbardziej oczywiście na nie je zapraszam, więc na, na tych warsztatach możecie się ich nauczyć, ale tak jak wspomniałam, jest to również możliwe w wersji online i tak naprawdę w tym momencie. Mój kurs Titan dla psów oraz program Transformacji Relacji z Psem są jedynymi możliwościami w tym momencie, żeby tych technik nauczyć się po polsku, ponieważ tą, tą, technik, tą metodą tak profesjonalnie nie zajmuje się w sumie w Polsce jeszcze wiele osób, więc to jest jedyna okazja. Jeśli chcecie się nauczyć po angielsku, to jak najbardziej na stronie oficjalnej tej metody możecie się nauczyć ich po angielsku, również w wersji online. Więc, więc to, jeśli ktoś by się zastanawiał z Was, jak się tego nauczyć, to są obecnie takie opcje. I teraz dobrze, czy tutaj patrzę. Aha, Magdalena, napisałaś. Mam trzy psy, jeden z nich absolutnie nie, nie zniósłby żadnych owiek, czy nawet kołderki obciążeniowej, która akurat super działa na mojego synka. Tak, dokładnie, dokładnie. Może też takie być, Magdalena, że twój, twoje psiaki, um, że, że ten jeden psiak nie jest gotowy na ten moment, prawda? Więc to też jest ważne, żeby pamiętać, że to też być, może być po prostu przesunę lampę, bo się ciemno, Zrobiło, to może być po prostu jego odpowiedź na, na ten obecny czas. Ale to też może się z czasem zmienić, jeśli zaczniemy od technik dotykowych i później stopniowo będziemy je zmieniać na e, znaczy będziemy próbować z użyciem właśnie obieki. E, dobrze. Jakie jeszcze. Jakie jeszcze macie pytania? Tutaj Ania napisała, owijka na głowie bardzo dobrze sprawdza się u psów cierpiących na epilepsję, fantastycznie, może się na pewno sprawdzić. Tutaj jak najbardziej Aniu się z Tobą zgodzę. Dajcie znać, a gdzie można kupić takie owiki? Takie owiki, to też jest dobre pytanie. Zależy, czy chcemy stosować te takie oryginalne, wówczas albo możemy je zdobyć na, na ebayu, to jest tak zwany bandasz, bandaż ace, Ace się pisze, czyli albo na, o Jezu, czekajcie, to tutaj za blisko, czyli albo na eBayu, tak, albo na eBayu, albo na stronie oficjalnej sklepu Titacz, niemieckiego albo no na niemieckiego obecnie można je dostać, albo też są takie zastępniki, które można dostać, albo w, jako końską owikę, albo albo też na Allegro jedna z uczestniczek ostatniej edycji znalazła fantastyczną owikę na Allegro, także hmm, później też mogę wam wysłać link, na razie go po prostu nie posiadam. Um, tak, y, tak, Agnieszko, bardzo fajnie napisałaś. To musi być razem jeden organizm z psem, pies i przewodnik inaczej nie przejdzie. Tak, a ja bym powiedziała, że ha, tak naprawdę kto jest ostatecznie przewodnikiem, prawda? Też, też nie wiem, ja jestem tak, nigdy nie czułam pod, nigdy nie, nie ciągnęło mnie do używania słowa przewodnik. E, nie, za, nie, nie do końca jeszcze wiem może, chociaż coraz bardziej szła wiem dlaczego, ale. Mówiąc przewodnik, też trochę się stawiamy na tym piedestale, a ja widzę, że często zachowanie psa jest po prostu informacją, też często jest po prostu informacją dla nas, czemu my sami powinniśmy się w swoim, nazwijmy to wnętrzu, przyjrzeć i niekoniecznie chodzi, tak niekoniecznie zawsze chodzi o samego psa. Więc dla mnie bardzo często pies jest przewodnikiem niż, niż to ja jestem przewodnikiem. Nie lubię się nawet nazywać kimś takim, bo Kurczę, wtedy dużo możemy też przegapić informacji i sygnałów, które wysyła nam pies. I właśnie tej mądrości, która i skarbu, który niesie w sobie w trudnych, niepożądanych zachowaniach, to dużo jest oczywiście cudzysłowów, bo to nigdy nie jest niepożądane zachowanie. To jest zachowanie, niesie jakąś informację, niesie inspirację. Jeśli się na to otworzymy z ciekawością, a jest to jak najbardziej możliwe, możemy dostrzec wręcz w tym okazję, do własnego rozwoju. To jest dla mnie taka kwintesencja życia z psami e, i e, tworzenia tych relac tej relacji z psami, którą obecnie e, coraz więcej osób tworzy, czyli możliwość, dos dostrzeżenie możliwości rozwoju samej, samego siebie. To jest takie fantastyczne. E, bo ostatecznie, tak jak już też wspomniałam, no za dużo psu nie pomożemy, jeśli nie zechcemy spojrzeć e, na, na swoje emocje. Emocje to jest. To jest tylko wycineczek. Chodzi też o reakcje, nasze własne nawyki, nasze własne lęki, którym boimy się tutaj przyjrzeć. O, tego jest cała, cała masa, i od tego powinniśmy tak naprawdę zaczynać jakąkolwiek terapię behawioralną, zanim przejdziemy do jakichś stricte już technik. No bardziej technicznych, o. Ania pyta, czy TIDACZ może być stosowany podczas wizyty u weterynarza? Psiak w stresie trzęsie się i strzępa, strzela zębami w stresie. Więc tak, po pierwsze trzęsienie się jest bardzo ważnym mechanizmem, które, na który chcemy pozwalać. Ja wiem, że to wygląda strasznie, ale poprzez trzęsienie pies, jakby, jakby jego organizm pomaga sobie w powrocie do równowagi. takiej fizjologicznej, więc to jest bardzo ważne, żeby nie próbować za wszelką cenę zatrzymać trzęsienia, tylko wręcz doceniać to, że doceniać mądrość organizmu, który ma w sobie taki, taki, taki wykształcony mechanizm, który pozwala psu w pozostaniu, w powrocie do równowagi, więc trzęsienie się jak najbardziej tutaj jest wskazane i tego nie chcemy jakby zatrzymywać czy tam panikować, że nasz pies się stresuje, ale to tak na marginesie, a odpowiadając na Twoje pytanie, Aniu, jak najbardziej podczas wizyty u weterynarza możemy T-Touch stosować i wręcz powinniśmy, jeśli najpierw upewnimy się, że znamy strefy komfortu, które, w których nasz pies lubi być dotykany. Więc to jest, to jest takie naj, najważniejsze, żeby od tego w ogóle zacząć. I jeśli mamy pewność, że wiemy, jak z tych technik korzystać. Tak, to jest taka odpowiedź. E, tak, Agnieszko, my też musimy nauczyć się odpuszczać. W pierwszej kolejności my musimy się nauczyć odpuszczać. Super. Dobrze. E, jakie są jeszcze pytania? Okej, okay, Aneta. Mój pies jest w traumie. Mm, e, tak, jest w traumie od 25 grudnia, od pierwszych wystrzałów. Jestem na czwartym. E, jest, przepraszam. Na czwartym leku psychotropowym, antydepresyjnym, zaleconym przez behawiorystę i nadal ze rozmiany. Już nie wiem, co robić. No właśnie, więc może to jest, to jest, Aneta, e, to jest właśnie ten moment, no, jeśli nie działa, jeśli faktycznie no, robimy coś już cały, cały czas, idziemy jedną ścieżką i to nie działa, no to wiadomo, musimy coś zmienić, no bo robią cały czas, ca, czas to samo, e, no nie możemy oczekiwać, że cokolwiek się zmieni, prawda? My, my jako ludzie często tak mamy, że robimy, żyjemy codziennie w ten sam sposób, w, jakby nie przełomując nic w naszej rutynie, oczekując tego, że te zmiany jakoś się magicznie pojawią w naszym życiu, prawda? A dopóki czegoś nie zmienimy, to nic się nie zmieni. Więc, więc no, ja nie mówię, że na 100% Wam pomoże, ale może być zdecydowanie, no takim. Pakietem technik, które mogą być dla Was przydatne. Po prostu to jest to, jest to co Aneta mogę Ci tutaj e, powiedzieć i warto po prostu e, warto po prostu spróbować, bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę zadziała i co przemówi właśnie do układu nerwowego naszego psa. W każdym razie, jeśli chodzi o wystrzały, jeśli chodzi o lęk przed burzą fajerwerkami, to titacz jak najbardziej e, wielu psom pomaga i z tego tak naprawdę jest najbardziej chyba znany. Wiele osób zna titz, bo ma psa, który właśnie wykazuje takie zachowania. Dobrze, kochani, czy są jeszcze jakieś pytania? Widzicie, myślałam, że pół godziny wyjdzie, ale jednak nie. Bo jeśli nie, to po prostu to co, kochani? to na dzisiaj kończymy. Na teraz, na ten moment, jeśli macie ochotę więcej o tym poczytać, odsyłam Was albo na mój kanał Psiaki w Zentu i teraz na, na YouTubie, tam znajdziecie filmiki, no całą playlistę tak naprawdę, na której opowiadam więcej na temat tej metody, a, nieco wie, a jeszcze trochę więcej też możecie poczytać na stronie, którą umieściłam w opisie tego, tego lajka, stronie, która opisuje tak naprawdę cały program transformacji relacji z psem, który startuje 10 maja, jest jeszcze Trochę czasu, ale do 1 maja możecie skorzystać z takiej specjalnej promocji, która właśnie no 1 maja wygasa. I to jest, tak jak powiedziałam, no jedna, z jedna z nielicznych możliwości, żeby tych technik się nauczyć. I naprawdę nie przejmujcie się, że jest to online. Można się tego nauczyć online. Więc jeśli zaciekawiło Was to podejście, to jak najbardziej zapraszam bo będziemy sobie działać, to, są, to jest program intensywny, ale również nastawiony na to, żeby, żeby w swoim tempie zgłębiać te wszystkie techniki i tak naprawdę robić wszystko w zgodzie ze sobą i ze swoim psem. Super, pojawiły się w międzyczasie jeszcze dwa pytania, czy możemy stosować owijkę na pysk w sytuacji, gdy pies, psiak ma nadwrażliwy pysk. Raczej wtedy nie zaczynamy od wiki, tylko zaczynamy od citacz na, na pyszczku. Jak najbardziej, jak najbardziej wtedy zaczynamy od tego i później um, próbujemy bandaż po prostu przedstawić bandaż w stopniowy sposób w stopniowy sposób na pyszczku. Więc raczej wtedy nie zaczynamy. To też wszystko zależy, bo czasem uważamy, że nasz pies ma wrażliwy pyszczek, a okazuje się, że po prostu nie, jakby nieumiejętnie go dotykaliśmy, albo w ogóle nieodpowiednio z nim rozmawialiśmy, z, tym, z tą częścią ciała. I poprzez zmianę tej interakcji, a poprzez uzyskanie świadomości tego, co dzieje się w naszym ciele i w naszych oczekiwaniach w momencie, gdy mamy dotknąć tego pyszczka, czy już sami, czy już, czy już całą sobą nastawiamy się, że nasz pies nie będzie tego lubił, no Oczywiście za długie zdanie, więc już nie wiem, na czym rozpoczęłam. W każdym razie, jeśli uzyskamy większą świadomość tego, co, co robimy z naszymi dłonimi i co dzieje się w naszym ciele w momencie, gdy dotykamy naszego psa, to to też może wpłynąć bardzo pozytywnie na to, że okaże się, że jednak wrażli... miejsca na ciele psa, które myśleliśmy, że są wrażliwe, okazuje się, że wcale wrażliwe nie są. Więc ja Aniu nie mówię, że tutaj e, twój psiak nie ma wrażliwego pyszczka, tylko po prostu daję ci taką szerszą perspektywę spojrzenia na to. Monika, mój pies boi się podawania kropli do oczu. Jak przemówić do niego, żeby pozwolił zakraplać oczy bez strachu? Znowu odpowiednim, stopniowym docieraniem do oczu. Jeśli mówimy już o takich bardziej specyficznych, specyficznych części specyficznych częściach ciała, nazwijmy to. To wówczas to wówczas używamy często akcesoriów, pędzelków, jakichś szmatek, gąbeczek, różnego rodzaju akcesoriów, którymi docieramy do odpowiednich części ciała. O kurczę, jest to trochę za ciemno już. Odpowiednich części ciała i w ten sposób też odwrażliwiamy psa na doświadczenia, które są związane właśnie z dotykiem w tych mniejszych, na tych mniejszych obszarach. T Touch, gdy pies już pozna tita, czy za pomocą akcesoriów, później dłoni, możemy również wykonywać za pomocą zakraplacza, za pomocą obcinaczek do, do pazurów, za pomocą grzebienia czy szczotki, jeśli pies również nie, nie przepada za tymi narzędziami, nie ma z tym pozytywnych skojarzeń. Cokolwiek. Tak naprawdę tutaj ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. To jest to, co bardzo w tej metodzie lubię, że ona nie jest taka sztampowa, ona nie narzuca jakiegoś, jakiegoś określonego sposobu. Podejścia do psa, tylko faktycznie zachęca do tego, żeby się otworzyć. To jest faktycznie, no, no, no to tak naprawdę bardzo dużo otwiera. Bardzo dużo otwiera, jeśli w ten sposób do tych technik podejdziemy. Tak, grzeczni podopieczni napisali, o tak trzęsienia powinniśmy uczyć. I my metoda tre wymiata. Bardzo lubię metodę tre, bo to, co ona opowiada, jak najbardziej przenosi się również na, zrozum na lepsze zrozumienie tego, co dzieje się z naszymi psami. Więc bardzo się cieszę tutaj, że, że napisałaś o tym. E, bo też bardzo często y, polecam w ogóle, ja muszę sobie tutaj trochę zmienić. Boże kochane, sobie w tym świetle to już w ogóle wyglądam tragicznie. Dzisiaj po prostu mam trochę niebiejściową twarz, e, ale no cóż i tak tego lajba musiałam zrobić dla Was, także... Tak, więc jak najbardziej tre, wymiata i ogólnie, czy też mówimy o metodzie Loena, czy ogólnie pracy z ciałem. Słuchajcie, to jest fantastyczne. Ja jestem osobiście zafascynowana własną pracą z ciałem poprzez ruch poprzez ruch, poprzez taniec intuicyjny tak zwany taniec intuicyjny to też to jest po prostu taka etykieta ale to możemy po prostu nazwać jakby jakby nawiązaniem kontaktu z naszym ciałem poprzez ruch po prostu poprzez ruch który nie wychodzi z głowy tylko wychodzi z ciała wychodzi z ciała słuchamy swojego ciała i idziemy za tym co ciało mówi więc no niestety niekoniecznie możemy to samo zrobić z psami ale dzięki doświadczeniu tego typu pracy z ciałem na sobie dużo lepiej zrozumiemy psa tak dużo lepiej zrozumiemy psa będziemy bardziej wyczuleni na jego odczucia na odczucia które on odczuwa w, swoich, w swoim ciele. I to jest naprawdę fascynujące, bo jeśli my wrócimy do swojego ciała, to wówczas dotykając psa, możemy również mieć różne odczucia w naszym ciele, które będziemy w stanie z czasem rozpoznać, że nie są naszymi odczuciami, tylko są odczuciami, które czuje pies. Po prostu są odczuciami psa. To już może tak brzmi tak trochę jakby. Jakby może, nie wiem, nie wiem, jak górnolotnie czy jakoś tak dziwnie, ale naprawdę tak to się odbywa. Że jeśli my otworzymy się na. No tak naprawdę co, coraz więcej już później czytając właśnie książek, takich bardziej naukowych, widzę, że to, o czym wcześniej mówiłam, co, co było takie dosyć, no właśnie wystrzelone w kosmos, teraz coraz bardziej jest udowadniane, pokazywane w wielu badaniach, więc... Więc warto się na to otworzyć, bo naprawdę coraz coraz bardziej to jest takie cudowne, coraz bardziej ta nauka z tą um, duchowością się po prostu łączy. Ona już nie jest aż tak oddzielona, tylko coraz bardziej wreszcie dochodzi do takiego porozumienia i wzajemnie się tutaj pięknie tłumaczy. Dobrze, o Anie nie może się doczekać kursu, super, cieszę się Aniu, nie wiem czy już się zapisałaś, czy dopiero, czy dopiero planujesz, ale bardzo się cieszę, że będziesz. Trochę biodanza, tak, biodanza nie próbowałam jeszcze, ale wiem, że, że jest cudowna, także na pewno też, też jest na mojej liście. I Natalia jeszcze piszesz, mam rocznego boksera, niestety zaczyna reagować na suczki, pies zrobił się nadpobudliwy, zaczął nadmiernie reagować na bodźce zewnętrzne, czy ty też możesz go uspokoić i wyciszyć, zajęcia umysłowe już nie dają rady. No to może być jeden z elementów. Pamiętajmy, że to nie jest jakby odpowiedź na wszystko, ale jako jeden z elementów, jak najbardziej może pomóc. Oczywiście we współpracy z innymi, z innymi tutaj sposobami na, na to, żeby go wesprzeć. Prawda? Więc i zawsze to podkreślam: to nie jest tylko takie jednotorowe. Super i za bardzo się cieszę, że, że się zobaczymy. Będziemy na pewno działać i będziemy się uczyć. No, widziałam wcześniej jeden komentarz, że ktoś by wolał na żywo. Tak, a Magdalena napisałaś że wolałabyś na żywo, no tak, no jakby mamy zaplanowane warsztaty pod koniec maja, też no będą teraz na profilu psiaki w i teraz wchodząc w zakładkę wydarzenia, możecie zobaczyć, jakie wydarzenia na żywo się szykują, a planujemy zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, przynajmniej w najbliższym czasie, później też w Gliwicach, także możecie sobie sprawdzić, one są w planach, tylko wiadomo, teraz trudno cokolwiek tutaj przewidzieć, także tylko i wyłącznie te wydarzenia online będą na żywo, na 13% a inne są pod na jakieś zapytanie, jak tak naprawdę teraz wszystko, prawda, no tym bardziej e, ja na co dzień też mieszkam za granicą, więc dla mnie to jest dodatkowa, dodatkowe przedsięwzięcie, żeby do Polski przyjechać w tym momencie, e, ale wszystko jest do zrobienia, o ile e, tutaj te restrykcje na to pozwolą. A Oliwia też dołącza, bardzo się cieszę, że się, że się tutaj e, zdecydowałaś, super Iza, cieszę się, cieszę się, bardzo, że już się zapisałaś. Także kochani, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja też na temat samego programu będę organizować osobny live, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, więc jeśli chcecie jeszcze poczekać, tak jak powiedziałam, do 1 maja jest jeszcze czas, to na spokojnie możecie poczekać do tego live'a. Ja też będę go ogłaszać i wówczas tam będę odpowiadać. Będę się przede wszystkim skupiać na zagadnieniach związanych z tym programem. Będę omawiać wszystkie zagadnienia szczegółowo. No i to też będzie już taka ostatnia okazja, żeby dołączyć, a nie mam pojęcia, kiedy odbędzie się następna edycja, więc, więc to też mi trudno powiedzieć, bo taka, takie pytanie też się pojawiło na szkoleniu. Dobrze, kochani, więc bardzo się cieszę, że tak licznie ostatecznie tutaj dotarliście. Bardzo Wam dziękuję w takim razie za dziś. Osoby, które nie wiem, na ile osoby na, na Instagramie tutaj oglądały. W takim razie zapraszam Was na, na Facebooka, gdzie możecie obejrzeć filmiki, które pokazałam w międzyczasie. Tu i tutaj nagranie zostanie zapisane, więc możecie sobie do tego wrócić. Klaudia, jeszcze pytasz, czy warto kupić książki pani Pelington? Warto, ale w połączeniu z pójściem na warsztat, czy też ogólnie z nauczeniem się bardziej praktycznym tych technik, bo osoby, które zakupiły tylko książkę i uczyły się samej książki, nie, bardzo rzadko im to wychodziło. też tak naprawdę, no ja też mam filmiki na YouTube podane, ale pamiętajcie, że to są bardzo ogólne filmiki. ja tam nie podaję, ja tam nie mówię, nie mówię o wielu niuansach, które często odgrywają największą rolę w kontekście tego, żeby te techniki ostatecznie zadziałały. więc polecam, ale w połączeniu, ale właśnie w połączeniu z no taką pracą, pracą na warsztacie, albo albo właśnie w programie. I te linki na owiki. Proszę, napiszcie do mnie w wiadomości prywatnej, albo może za chwilkę dorzucę tutaj ten link. Tak, dorzucę tutaj ten link na dole w konwersacji. A jeśli nie, możecie do, do, napisać do mnie w wiadomości prywatnej. Także ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Tutaj też już kończę. Dziękuję Wam, jeśli ktoś oglądał na Instagramie. Dobrze, tutaj ja to nigdy nie, ja nie wiem, jak tutaj się tym Instagramem posługiwać. nieważne. Także dziękuję Wam za dziś, będziemy w kontakcie, w przyszłym tygodniu słyszymy się ponownie. Jeśli jakieś pytania się jeszcze do wtedy pojawią, to albo piszcie po prostu na wiadomości prywatnej, albo po prostu. Zadajcie je na naszym live. Dobrze, że się tak ściemniło, że mnie ledwie widać, więc ja na dziś kończę i działam dalej, bo dużo jest jeszcze do przede mną, do, do ukończenia na dziś. Ehm, tak, Aneta jeszcze napisała, napisała, że byłam zapisana na niedzielne szkolenie. Tak, to znaczy, Aneta, ja już wysyłałam link do szkolenia. Ono było dostępne, nagranie było dostępne 48 godzin. Ono już nie jest dostępne niestety za darmo, znaczy w, w, w darmowej formie. To było tylko umożliwione przez 48 godzin. Jeśli ktoś jeszcze chce nagranie, to w, za opłatą 30 zł mogę tutaj je udostępnić. Ale to jest też takie fair w stosunku do osób, które albo były na żywo, albo napisały później, bo miały problem z wejściem na żywo, żeby otrzymać linki takim osobom zawsze po prostu przesłać. Przesyłałam, przesyłałam wtedy nagranie, ale w przeciągu 48 8 godzin. Także to też, żeby zostać, żeby być po prostu w porządku do osób, które albo starały się dołączyć na żywo, albo upewniły się, żeby napisać do mnie w przeciągu 48 8 godzin, no to już za darmo tego nagrania po prostu nie mogę udostępnić. No i tutaj dziękuję z góry za wyrozumiałość. Także jeśli chcecie otrzymać je, to jest to możliwe, ale już niestety nie w wersji darmowej. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz ja tutaj to nagranie zostawiam, jeśli będziecie chcieli do niego wrócić i życzę Wam bardzo miłego wieczoru. Także dziękuję Wam i do.